Kiedy dla jednych rozpoczyna się czas wypoczynku, dla innych to czas intensywnej pracy. Policja zapowiada liczne kontrole na drogach. Rozpoczną się już dzisiaj, czyli w dniu pierwszych wakacyjnych wyjazdów. Powód jest niezmienny od lat. Kierowcy jeżdżą za szybko, odpowiednio nie zabezpieczają bagażu, a często prowadzą samochody, które nie są w pełni sprawne technicznie. Karolina Komada. Ostatnie wskazówki i odprawa. Tylko w piątek ponad 400 policjantów bierze udział w patrolowaniu śląskich dróg, głównie autostrad. Będą na nich obecni do godziny 22. Przede wszystkim zwracamy uwagę na stan techniczny autokarów przewożących dzieci, oczywiście wymagane dokumenty posiadane przez kierowców, stan trzeźwości. Jeżeli chodzi o kierujących samochodów samochodami osobowymi, to oczywiście zwracamy uwagę na przewożenie dzieci, stan techniczny tych pojazdów, stan trzeźwości kierujących. Nie dopuszczamy do przekraczania prędkości oraz do innych wykroczeń, które mogą generować powstawanie zdarzeń drogowych. Szczególnym nadzorem zostaną objęci motocykliści. Wynika to z wysokiej liczby wypadków z ich udziałem. Od początku roku na śląskich drogach zginęło 9 motocyklistów i 2 pasażerów. Dużym problemem jest zachowanie innych kierowców wobec motocyklistów, zwłaszcza podczas sezonu letniego. Niejednokrotnie występują duże upały, takie jak mamy w tej chwili. Kierujący pojazdami są rozkojarzeni. Ta reakcja za kierownicą pojazdu niestety, ale też jest bardzo często spowolniona, wobec czego musimy sobie zdawać sprawę z tego, że jadąc z większą prędkością mamy zdecydowanie mniej czasu na właściwą reakcję za kierownicą. Co prowadzi do wypadków? W poprzednie wakacje na śląskich drogach zginęło 16 osób. Po raz szósty policjanci uruchomili krajową mapę wypadków ze skutkiem śmiertelnym. Chodzi o zwrócenie uwagi na skalę tragedii, do jakich dochodzi na polskich drogach. Taka mapa, która będzie pokazywała lokalizację występowania wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym. Tą mapę można obserwować i czarne punkty, które będą umieszczone na niej, będą wskazywały o tym, że doszło do takowego wypadku, natomiast pomarańczowo-czerwone o tym, że doszło w ciągu ostatniej doby. Największym problemem na drogach jest prędkość, z jaką poruszają się kierowcy. W dalszej kolejności niezachowanie należytej odległości od poprzedzającego pojazdu i wyprzedzanie się przez kierowców samochodów ciężarowych na drogach dwupasmowych. Jest to wykroczenie, tak jak tutaj widzimy, pan aktualnie z ciężarówki popełnił wykroczenie, za chwilę policjanci go zatrzymają. Na czas wakacji wyznaczono też stałe punkty kontroli autokarów. Każdy może zgłosić potrzebę skontrolowania stanu technicznego pojazdu, uprawnień kierowcy oraz jego trzeźwość.